Reportaż w Trójce. Dokładnie dziś przypada 550 lat Fundacji Klasztoru Paulinów na Krakowskiej Skałce, założonej przez kanonika Jana Długosza. Obecnie to miejsce jest oazą ciszy i spokoju. A oprócz klasztoru znajduje się tu kościół, wyższe seminarium duchowne oraz krypta zasłużonych, zwana Panteonem Narodowym, gdzie spoczywają znani i wybitni twórcy polskiej kultury. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Moniki Chrobak pod tytułem Gospodarze Skałki. Niektórzy śmieją się, że trudno wejść do klasztoru, ale jeszcze trudniej z niego wyjść. To jest klauzura, czyli miejsce odosobnienia, gdzie możemy mieć właśnie taką naszą intymność na modlitwę, na spotkanie, na prowadzenie naszego życia zakonnego. Tak jak w życiu męża i żony jest ta tajemniczość i pewien klimat. Ojciec Mariusz Tabulski, przeor klasztoru Paulinów na Skałce w Krakowie. Ja już jestem tutaj w Krakowie po raz trzeci, ale w sumie w zakonie ponad 30 lat. I jesteśmy w miejscu dla mnie ważnym, dlatego że kiedy pojawiłem się tutaj po raz pierwszy, a był to rok 89, skończyłem nowicjat, tak jak każdy zakonnik po roku. I ten nowicjat zaczynałem później niż moi koledzy i dlatego wróciłem sam po tym nowicjacie. Po złożeniu ślubów zakonnych była już 22. Ostatnim pociągiem z Częstochowy tutaj do Krakowa przyjechałem. Przedostałem się przez tą bramę, chociaż była zamknięta, domofon nie działał. No i brata nie było na furcie, był gdzieś w innych pomieszczeniach, więc miałem taką noc poślubną siedząc tutaj pod tymi drzwiami. Piękne wtedy niebo gwiaździste. Otuliłem się i siedziałem sobie i tak rozmyślałem nad tym początkiem mego życia. Symboliczne bardzo, nigdy nie przypuszczałbym, że tak to się rozpocznie. Z dziedzińca wchodzimy w różne miejsca, między innymi wchodzimy teraz na to wzgórze, które tutaj było właśnie skałeczne. Ta nazwa nie jest przypadkowa, było to wzgórze, na którym stała romańska świątynia dedykowana świętemu Michałowi Archaniołowi. I właśnie w tej świątyni w czasie sprawowania mszy świętej w pierwszy piątek po Wielkanocy biskup został zabity i jego ciało zostało najpierw wywleczone z tego kościoła, porąbane i wrzucone tutaj do sadzawki. Po kanonizacji w 1253 roku stało się miejscem, do którego pielgrzymowali Polacy, miejscem, do którego również od XIII wieku przychodzili królowie, bo każdy król przed dzień koronacji przybywał z Wawelu na Skałkę w pielgrzymce pokutnej, żeby prosić Boga i świętego Stanisława, by się nie dokonało w jego życiu właśnie to, co dokonało się pomiędzy Stanisławem a królem Bolesławem zwanym Śmiałym. Ojciec Stanisław Turek. To miejsce kocham, dlatego że to miejsce jest po pierwsze skropione krwią męczeńską świętego Stanisława, po drugie to przecież tu jest panteon ludzi też zasłużonych. Jest cisza, tak jak na cmentarzu. To jest, jak jest powiedziane, masz problemy, idź na cmentarz, tam się szybko opamiętasz. Więc jeżeli tutaj ktoś wchodzi do krypty i zobaczy tych wielkich ludzi u nas, i oni w tej ciszy tutaj skałecznej się dobrze czują i tu spoczywają, to jak się można czuć inaczej? Olbrzymie drzwi. Od razu po prawej stronie sarkofag Paulinów. I dochodzimy do człowieka instytucji. Stanisław Wyspiański, który jest w naszej krypcie. Ciekawa jest anegdota, że jako mały chłopak wszedł razem z kolegą na dzwon Zygmunta i rozkołysał go proboszcz miejscowy, go skarcił i powiedział, ale dlaczego to zrobiliście? Przecież to zasiało niepokój, bo wiemy, że dzwon Zygmunta od, można powiedzieć, wielkich rzeczy tylko jest, Ale ja chciałem, tak powiedział Stasiu Mały, ale ja chciałem, żeby również dla mnie zabrzmiał, zabił dzwon Zygmunta. I to stało się, kiedy jego ciało przejeżdżało w kondukcie pogrzebowym w czasie jego pogrzebu właśnie w 1907 roku. Chciał być pochowany właśnie na Skałce. Tutaj widzimy we wnętrzu naszej krypty wiele elementów, które on zaprojektował, między innymi piękne osty jako znak wieczności. Dzisiaj już jest 14, można powiedzieć, sarkofagów. Ostatnim, który zostało ciało złożone tutaj, to był Czesław Miłosz w 2004 roku. Pamiętam, jak papież nasz święty Jan Paweł II w kościele najpierw miał spotkanie, bo akurat byłem tu przeorem wtedy i go przyjmowałem w 79 roku. I mówi tak, no to skończymy, ale mówimy sobie tak do żywych, ale co ci tam pod spodem o nas myślą? Co oni myślą teraz o nas, co my tutaj rozprawiamy o nich? I teraz pójdę do żywych, do młodych. No i tak wyszedł. Idea była taka, żeby pobudzić ducha przez tą obecność tu nagromadzenia najwybitniejszych twórców kultury i sztuki. Na Wawelu królowie, na Skałce ci, którzy budzą ducha przez pióro, przez muzykę, przez słowo. Są tacy, którzy przyjeżdżają, przyjechałem, mówi ktoś tam z daleka, nawet ze Stanów Zjednoczonych, specjalnie ze względu na Miłosza, tak? Albo na Szymanowskiego i przynosi kwiaty, białą różę czy czerwoną. Tu często spotykamy takie znaki, wyrazy miłości, czci dla swojego mistrza, bo ktoś właśnie wiele komuś zawdzięcza, jego słowu, jego twórczości, jego muzyce. Brat Patryk Mazgaj. Właśnie mamy tutaj przyjaciół Skałki, czy takich nazwę, którzy systematycznie chodzą do naszego kościoła, czy też w ciągu dnia lubią przyjść. No a jest to też po prostu piękne miejsce. No my też mamy ten dodatkowy atut tego ogrodu naszego klasztornego, gdzie wiemy, że po prostu możemy sobie tam spokojnie spędzić czas, coś tam można poczytać. I to jest też takie potrzebne właśnie, żeby mieć takie miejsce ciszy, spokoju. Ci, którzy myślę, że trochę pobędą na Skałce, pobędą na dziedzińcu, w krypcie, w bazylice, pójdą do tych miejsc, jakim są relikty, mogą się zatrzymać, trochę skontaktować się, jak mówimy ze sobą, porozmawiać ze sobą. Pamiętam taką scenę bardzo, ona mi stoi przed oczami, siedziała starsza kobieta ze swoim wnukiem, pewnie babcia, i miała książkę rozłożoną na kolanach i temu wnuczkowi czytała, patrząc na figurę świętego Stanisława. I tak tego chłopca 5-6-letniego tutaj oprowadzała i to było takie bardzo symboliczne, bo można powiedzieć słowa klucze tutaj są dotyczące historii literatury, ale też historii kultury polskiej. Tutaj bardzo wielu ludzi przychodziło różnych, z różnymi sprawami i zawiedziony strasznie nie słyszałem, żeby ktoś odszedł stąd. My jesteśmy szafarzami, a szafarz w starym, prawda, prawie i w Starym Testamencie to nie jest właściciel, tylko ten, który szafuje dobrami Pana. My właśnie dobrami Pana szafujemy, sakramentami świętymi, głoszeniem Ewangelii i głoszeniem przede wszystkim miłości. Coś niezwykłego, że przychodząc do zakonu otwierają się przed człowiekiem takie perspektywy, o których nigdy nie myślał. Ja myślałem założyć rodzinę, grałem w piłkę nożną w Jagiellonii Białystok, myślałem, że będę właśnie tym się zajmował, to była moja pasja. A potem właśnie przez dar pielgrzymowania na Jasną Górę odkryłem łaskę powołania. Dzisiaj jestem tutaj i kiedy sobie to uświadamiam, człowiek nieśmiały dzisiaj jest w tym miejscu, służy, wychowuje, jest odpowiedzialny. To jest wielki dar, ale niezasłużony i budzi naprawdę pokorę, czy pragnienie robienia tego jak najlepiej. Chcę służyć moim braciom i tym, którzy tutaj przychodzą.